Niszczymy wszystko Unimogiem. Pokaż inne samochodziki z LEGO. Jeszcze nie odblokowałem, wiesz? Dopiero co zacząłem grać i sobie sprawdzam mapkę. Wszystko po kolei. O, jest lotnisko. Tutaj będą pewnie hardkorowe skoki robić. Jest duży samolot i patrzcie. Ale czy da się go zniszczyć z tego dużego? Małego to wiemy, że się da. On nie ma szans starczyć z Unimogiem, nie? Ale duży. On jest chyba takim, wiecie, stałym obiektem. Jego nie można zniszczyć. Ale może jak go się tak przechyli, to da się na niego wjechać. Ty, bo się zablokowałem. Tak, myślę, że te samoloty, które tam były, one były tylko dla... na potrzeby zwiastunu, nie? O, możemy sobie... tutaj mamy drag do jazdy. Zobaczymy, jak będzie długi. Weźmy sobie ciężarówkę. Może weźmy Volvo teraz. Pojedź na tor wyścigowy. Zaraz sobie pojedziemy na tor wyścigowy sprawdzić go, bo on jest też bardzo ciekawy. Skoro już mamy to LEGO, to przydałoby się trochę więcej budowania, nie? Ale z drugiej strony możemy sobie budować ten dom, tak budować, bo po prostu od sobie go odblokowujemy jakby, nie? I tu mamy wyścig drag. No, można się ścigać. No i tyle. Szkoda, że nie ma tego samolotu tutaj latającego, nie? Pojedziemy zaraz na tor wyścigowy, to jest też coś nowego w Forzie Horizon. Bo tory wyścigowe są w Forzie Motorsport. A tutaj jest taki tor wyścigowy z klocków LEGO. Zaraz sobie pojedziemy. Tylko wezmę sobie tego mojego LEGOsa. Teraz chyba powinno być. Oj, teraz się pojawia, zobaczcie. Jednak nie jestem taki ślepy, jak myślałem. Ale przez chwilę naprawdę ciężko mi było znaleźć tą markę. Ona na chwilę zniknęła, bo miałem chyba ten aktualny samochód z LEGO i dlatego mi się nie pojawiła tam. No nic, ale teraz pojedziemy sobie, moi drodzy. Pojedziemy sobie na tor wyścigowy. On jest tutaj na samym końcu mapy. Zobaczymy, jak to wygląda. Cztery kilometry 100, więc musielibyśmy sprawdzić, ile kilometrów ma cała mapa. Czy to jest ważne dla was? Ty co? Czekaj. Bo ja chyba, żem wziął i kombajna rozwalił. No w niego tak mocno uderzyłem, ale zniknął chyba. Bo miałem wrażenie, że mu się odczepiło coś. O, tu jest ciągnik. O, patrzcie, rozwali się mu trochę przyczepkę. Co oni mają w ogóle z ciągnikami w tej grze? Nawet ma podwójne koła, pierdzielony! Czy w tej wersji LEGO można upalać? Sprawdzimy zaraz. Mini Cooper ma napęd na 4 koła, ale ja go trochę tam ulepszyłem, jeśli chodzi o moc. Więc myślę, że nie będzie problemu. Tak, tam by spalił spokojnie. Jak wprowadzą więcej aut z LEGO, to zrobisz zlot? Tak, zrobię, tylko wiesz co, martwię się, że nie wszyscy będą mieli ten dodatek na zlocie, nie? A ja bym chciał, żeby każdy mógł wybrać taki samochód, żeby pasował do zlotu. Więc będziemy musieli trochę poczekać, aż wszyscy sobie po prostu kupią to LEGO, nie? Ale możemy na przykład zrobić zlot samochodów z DLC, tak? To już pewnie więcej osób będzie miało. Jak ktoś będzie miał LEGO, no to szpan, nie? No ale może mieć ktoś na przykład Hot Wheels, a ja Hot Wheelsa chyba nawet żadnego nie mam. O, teraz patrzcie, ciekawa sprawa, bo tutaj jak sobie... tutaj nam się pojawia klocek nad tym czymś, Desert Escape. Jak sobie teraz to skoczymy, to chyba nam się odblokuje jakiś klocek. Zobaczcie, cyk i skaczemy. Wow. To chyba przez całą mapę będzie można tutaj. Co ja on zrobi? Co? Aha, o. Co ja on tu zrobi? Mam coś niszczyć? Ten skor. Wow, a mi się Forzaton odpali. Dobra, olać to.
Nie wiem, czy mi się odpaliły dwie rzeczy naraz. Jakiś dziwny skok, coś jeszcze dodatkowo. Czy będzie dziś jakiś zlot? Wiesz co, niewiele osób pewnie ma ten dodatek, a ja bym chciał sobie go całkiem przejrzeć, nie? Dokładnie, co i jak. Jedziemy teraz na tor wyścigowy. Tu mi się podpalało parę rzeczy i chyba nie robi się to, co chciałem. Dobra, później to sobie sprawdzimy, o co w ogóle w tym chodzi. I tak, i tu mamy tor wyścigowy. Chyba jeden klocek trzeba odblokować. Można odblokować, jak się znajdzie pit stop i się w nim zatrzyma. O, i tu jest pit stop. Czyli i sobie zrobiłem jakiś tam challenge. I tu sobie odblokowuję kolejne wyścigi. O, mamy. Tutaj możemy sobie go przejechać. Co my tu jeszcze mamy na tym torze? A, tu mamy taki chyba plac zabaw trochę, co? To jest tutaj, czy? Bo jeszcze mamy taki plac zabaw gdzieś na mapce, nie? Będziemy musieli sobie go obejrzeć, zobaczyć. Ej, tu jest chyba... Ej, tu są wyścigi drag. Zobaczcie, tu jest taki pełnokrwisty wyścig drag. Zobacz. Jedziemy. Na razie tylko tego miniacza mam, ale... Widać, że na kropelkę przyklejony ten samochód. Tak. Siema wszystkim, co dopiero wpadli. Czemu na Xboxie tego nie ma? Nie ma tego na Xboxie? Musi być. Tylko trzeba najpierw kupić ten dodatek, Konrad. Może aktualizacji jeszcze nie pobrałeś? Sprawdź, czy masz pobraną aktualizację. Wow! Ale mnie wyprzedzili, kurde. Czwarte miejsce. Czy ja dobrze rozumiem, że w dodatku LEGO jest dodatkowa mapa jak Fortune Island? Tak, Patryk, dokładnie tak, jest mapa i my właśnie sobie ją badamy tutaj. Sprawdzamy, co w niej jest i tak dalej. No i okej. Przejechałem sobie wyścig drag. I sobie zrobiłem jakiś kolejny challenge i kolejne klocki mam. Musimy tylko 100 zdobyć, żeby postawić domek. Tu mamy nawet jakąś strefę driftową. Chyba całkiem sporą, nie? Czy nie? No dobra, zobaczymy. Tylko, że... Aha, tu się zaczyna ta strefa driftowa. Możemy sobie śmignąć jakąś furą. Dobra, zobaczmy. Weźmy sobie coś driftowego. Chevrolet, Silverado, standardowo. Dobra, startujemy. Strefa driftowa. Jak tu ciasno! Patrzcie, jak się rozwala śmiesznie. Jak tu ciasno, ja wchodzę tak na hura. Jakieś hardkorowe zakręty. Dobra. $90,000 szarpnął Lucek, Hey Amy. Congratulations. You're ready to begin the first construction of your Lego house. O, będziemy mogli jakąś konstrukcję sobie postawić. Teraz zobaczymy, jak to wygląda. Może najpierw pojedziemy sobie zobaczyć tutaj. No tu jest coś ciekawego. Chociaż po drodze będziemy mieli chatkę, więc możemy ogarnąć wszystko naraz. Czy ja mam jakieś wheel spiny w ogóle do odebrania? Patrzcie, mam 4 zwykłe wheelspiny i chyba jeszcze w prezentach będę coś miał. 2 super wheelspiny, dobra, zobaczmy. Cyk. Jakieś samochody, czy coś z klocków LEGO się to w ogóle odblokowuje, jak myślicie? Dobra. I tu coś mamy. Tak, dodatek jest od 19 godziny, także dokładnie wtedy, kiedy normalnie zaczynamy sobie streamka. Tu mamy Scirocco R.
I powiem wam, że nic specjalnego. Fajnie by było, jakby można było mieć w każdym samochodzie ludzika, nie? Z klocków. To śmieszne by było dosyć. No dobrze, na chwilę weźmiemy sobie McLarena Senna, żebyście mieli kontrast. Takiego zwykłego McLarena Senna. I pojedziemy sobie do chaty. Postawimy pierwszy budynek w moim domku. I potem pojedziemy na plac zabaw. Chyba dostałem jakąś koszulkę za ten drift zrobiony tutaj. Może będzie to jakaś klockowa czy coś. Znaczy, nawet nie jest taki mały ten świat, tylko po prostu mapka, którą sobie otwieramy, jest mała. Świat nie jest aż taki bardzo mały, jak to wygląda ta mapka, tylko właśnie ta mapka chyba psuje to całe wrażenie. No ale duży ton też nie jest. Czy to jest ważne w sumie? Jest sporo wyścigów do robienia. W sumie z Senną to ja tu chyba wszystkie te radary porobię i za to też będę miał kupę klocków. Czekajcie, czy ja na pewno wyznaczyłem sobie drogę do domu? Oczywiście, że nie. Tutaj mamy domek. Pojadę na skróty. Przez kwiaty. O, znowu jest ten kombajn. Musimy sprawdzić, co z tym kombajnem się dzieje, jak go uderzymy mocniej, nie? Dobra, będziemy musieli pojechać dookoła, bo to się chyba nie da przez to przejechać. Cyk. Dobra, wchodzimy. No i teraz powinno mi się coś pojawić. Zobacz. Tak, przyleciał śmigłowiec z chatą i mi zrzuca ten domek. I co on robi dodatkowo? Czy on ma jakąś funkcję? No bo to nas najbardziej interesuje. Jest Buda dla Stonka, to się liczy, nie? Now, you might be playing with Lego, but this is a Horizon event after all. So, every time you upgrade your house, we'll throw in some rewards for you. Okej. Czyli to jest po prostu takie nasze trofeum, wygląda na to. O! Zobaczcie, zobaczcie. Muszę zebrać 305 klocków, żeby odblokować Ferrari. A ile mam klocków w ogóle? Nie pokazuje mi się to nigdzie. Coś tam już sobie porobiłem, ja nawet nie wiedziałem, że to porobiłem, a to porobiłem, nie? Tylko nie nadepnij na jakiś klocek. Ej, bez kitu. To jest, ta gra to jest chyba koszmar dla rodziców, nie? To jest moja nowa chatka, możemy sobie tutaj swobodnie jeździć. O, to też możemy niszczyć. Ale chatki już nie zniszczymy. I ona nie ma jakiejś dodatkowej funkcji. Ja myślałem, że będziemy mogli coś tam porobić przy tym i tak dalej. Dobra. No to jedźmy sobie tutaj zobaczyć, co tam jest. Zbieramy klocki na Ferrari. Dokładnie tak. Zaraz Ferrari odblokujemy, oczywiście. I tu mam jakąś hopę wielką. Patrzcie na to. I cyk. Jakiego boosta dostał. No i jesteśmy na arenie zabaw. Chyba trzeba na miniacza zmienić, bo ten jest jakiś szalony, nie? Zacznij sprzątać te klocki. Albo wiecie co, weźmiemy sobie jakiś bardzo szybki samochód, to dzięki temu chyba szybciej sobie to wszystko odblokujemy. Ale to właśnie najlepsza jest Senna z tych wszystkich, które mam. Dobra, pojedziemy sobie Senną. Jest. A to jest dziwne, nie? Ty, ona na koło staje. Ty, w sumie, tak się zastanawiam, będziemy mogli sobie tutaj chyba fajne rzeczy robić z samochodami. Zobaczcie, jakie mamy tutaj lampy wielkie. Dobra, dobra. E, patrzcie, tu mamy jakieś pola w ogóle z kwiatami chyba. Tutaj można fajnie niszczyć. 102 metry, dokładnie tak, Łukasz. I tu mamy taki plac zabaw, tu pewnie też będziemy mogli sporo robić.
Będziemy mieli pewnie tutaj jakieś... no, będziemy mogli się tutaj bawić w uciekinierów, w zombie i tak dalej. Wiecie, te zabawy, nie? Było napisane, że mam 295 klocków. To czekaj, to chyba powinienem tu wejść. I tu mi się gdzieś powinno pokazywać. A, jest na górze. A, faktycznie, dobra, pokazuje się cały czas. Powinno się pokazywać, tylko ja mam niektóre części interfejsu w grze wyłączone. Ej, to ja zaraz będę miał Ferrari chyba. No, bo patrzcie, ja mam 295 klocków, a na Ferrari potrzebuję 305. Tak? Czyli naprawdę niewiele mi brakuje. To wiecie co? To my sobie zaraz to szybko odblokujemy. To zrobimy w ten sposób. Tu mam na przykład jakąś strefę driftową. Tak, tu mamy jakiś ten... O, tu jest radar na przykład. Jedźmy sobie na ten radar zobaczyć. Zasenną to będzie raz, dwa, trzy. Robota, nie? Podskakuje mi ten samochód tutaj. A czekaj, gdzie ten radar jest? A tutaj! Zobaczcie. Nie wiem, z której strony najlepiej zajechać. Jeszcze 305 muszę odblokować, tak? Myślałem, że jak będę miał 305, to odblokuję. Na Ferrari 600 klocków. No to nie fajnie. Ja myślałem, że zaraz odblokuję, ale to i tak szybko pójdzie, bo tam... Wow. Wyścigi pewnie się porobi, jakieś tam challenge i inne rzeczy, nie wiem, spoko. Cyk. 5 klocków dostałem za to tylko. Ale dostałem też za coś... Aha, 40 klocków dostałem. Łe, no to my to szybko zrobimy. Zobaczcie, już mam 355. Zobaczcie, jak to się szybko to odblokowuje. No dobra, co my tu mamy? Tu mamy jakiś skok. Możemy się tu tepnąć. Pyk. Miałeś zadanie za 200 klocków nawet, tak? Zaraz ogarniemy ludziska. Czekaj, a co tam można zrobić? Ale tak patrzę na tą hopkę. I w sumie mam pewien pomysł. Patrzcie na to. Ciekawe, czy to się uda. Zaliczyło się. No ale tutaj nie polecimy daleko. Dobra, zawracamy. Chyba za każdą gwiazdkę dostaje się dodatkowe... za każdą gwiazdkę na tych stantach dostaje się dodatkowe klocki. Nie, to do takich rzeczy to my musimy mieć Bugattiego, ludzie. Jakie paliwo lejesz. Rakietowe, człowieku. Dobra. I jedziemy. Czekaj, tu była ta skocznia. Pewnie 98. Rakietowe, człowiek, to nie jest... To jest takie z NASA paliwo. O. Teraz zawracamy na ten skok. Ale poleciał. No i tym to się można bawić, nie? O, 15 klocków już. Patrz, jakie obroty tutaj można robić. Cyk. 40. Zaraz zrobimy. Co, mówicie, że mamy tutaj coś na 200 klocków nawet, tak? Znaczy, że coś tam możemy zrobić takiego. Drift Zone. Tutaj coś mamy. Proszę bardzo. Ja myślę, że same te stanterskie rzeczy porobimy i będzie spokojnie. Pewnie w gazie to jest. A, w gazie. Tu mamy coś nawet ciekawego, zobacz. No, porobi się te stanty to raz dwa, bo Bugatti to szybkie i... Szybko zrobimy sobie, co trzeba, nie? I zaraz będzie Ferrari, spokojnie. Tutaj jest strefa prędkości. Wow, wow, wow. Ojej.
Niedobrze, mam nadzieję, że będą trzy gwiazdki. Tu musimy wziąć inną furę w takim razie. Ile dostaniemy? Jedna gwiazdka, dobra. No to zaraz my tutaj zrobimy inną rzecz. Wezmę sobie takiego, jak on się nazywał? Był taki hardkorowiec. Zaraz będziemy mieli Ferrari. Taki mega, mega przyczepny. Dobra, weźmy sobie Lambo może jakieś. Lambo weźmy może Veneno, będzie szybkie. Pyk. Rzecek robi triki w NFS Undercover i w Forzie tak samo. Pewnie, że tak. Okej, tu mamy strefę prędkości. No, zdecydowanie lepiej. Wiesz, to będzie można poprawić te wyniki, nie? Ale na razie sobie robimy tak. 15 i 40. Co? Tylko dwie gwiazdki? No nie wierzę. Musimy to poprawić, czekaj. Który ja miałem tutaj taki hardkorowy, co był tak super przyczepny? Może Pagani jakieś? Pagani nie, no tam nie jest takie hardkorowe. Co ja tam... Czekaj, ten nowy samochód taki. Aska... Apollo. Apollo ładnie poleci, nie? Ultimę wziąć, Ultimę też. Moslera, właśnie, Mosler to załatwi. Bez kitu, ja zapomniałem o tym samochodzie. Jest tutaj. O, ten to na spokojnie, na luzie to wjedzie. On jest super, super przyczepny. Dobra. O, powinno mi wystarczyć tyle miejsca do rozpędu. O, jest, 40, dobrze. Myślałem, że się nie uda, bo tak chyba na styk trochę jechaliśmy. W tym miejscu jeszcze nie byłem. Tutaj dużo tych rzeczy można zniszczyć. O, dużo rzeczy można zniszczyć. Wjechałem coś, czego nie można akurat. Spoko. I ci. Jesteśmy już na lotnisku. Można prawie... Ja jestem pewien, że tutaj w niektórych miejscach można całą mapę przelecieć. Maserati MC12 też można by było wziąć. No dobra, co tutaj jeszcze mamy? Tu mamy wyścig drag, tu mamy jakiś ten. O, tu coś mamy. I to jest, co to jest? Okej. Tu mamy chyba jakiś skok, tak? Aha, z tamtej strony musimy jechać, żeby na trzy gwiazdki to. No to jak skoki, to tylko Bugatti chyba, nie? Bugatti. Ale weźmy sobie Veyrona teraz. Tak, dla kontrastu. Hondę weź. Honda nie poleci tyle, ziomek. Dobra, patrz. Ojej. Veyron, pamiętam, że już we wcześniejszych grach wyścigowych skakał zawsze wysoko. To jest taki klocek, który mega, mega szybko się rozpędza. Ja go sobie ostatnio kupiłem, on nie jest jeszcze ulepszony. Powinno wystarczyć. Uwaga. Ale poleci. I ci. 204. No będzie te, będą te trzy gwiazdki czy nie? What? To ile tu trzeba skoczyć? Na 3. Czekaj, to nie to. To co? 213, nie, no to musimy poprawić. To tylko, chyba tylko Chironem. Dosyć trudne te niektóre są skoki, nie? Dobra. Cyk. Chyba tylko Chironem się to skoczy. Co my tam jeszcze mieliśmy za szybki samochód, taki, który latał? No chyba tylko Chiron. Dobra, rozpędzamy się na maksa. Czekaj, czy ja dobrze jadę?
Tutaj chciałem. O. Ja mam jeszcze inne takie autko do skoku, ale Bugatti też powinno ogarnąć. Leć, Adam, leć! I 400 na wyjściu. Pyk, 240, proszę bardzo. Dobra, zrobione. Tutaj mamy strefę driftową. Skoro jestem tu blisko już. Jaka ta strefa jest? A, spora dosyć. To musimy wziąć inny samochód teraz, żeby tak nimi żonglować cały czas, nie? Wszystko po kolei zrobimy i zaraz będziemy mieli tego fantastycznego... fantastyczną Ferrarkę chyba, czy nie? Tak. Dobra. I skręcamy. Jeszcze tylko 70 klocków. No i fajnie. Ej, co to? Dobra, może nabiję jakoś ten drift. Wzięło mnie na błoto, gdzieś wywaliło. Ja tu muszę driftować, co? Na kałuży drift, co? To przecież ciągnikiem trzeba by było driftować z farming simulator. Jak dziwnie! Ech, 87 tysięcy. Zaliczymy czy nie? Jest, są trzy gwiazdki, będzie dobrze. Dobra, ile nam brakuje jeszcze do Ferrari? 10 klocków, moi drodzy, bardzo mało. Zaraz będziemy mieli Ferrarkę. To jeszcze tylko jedną rzecz sobie... Nie to, nie chciałem. Jeszcze jedną rzecz sobie zrobimy. Tutaj mamy jakąś hopkę. Powinno mi się udać tym samochodem. Tylko jak tam się rozpędzać? Z której strony? Błotne drifty były, nie? Niewiele mamy tu miejsca na rozpęd. No trochę jednak jest. No nic, trzeba spróbować szczęścia. Mam pomysł na fajny skok. Tylko znowu musimy wziąć jakiś konkretny samochód. Tak, weźmy ten. Dobra. Jedziemy. Tutaj chyba jadę. Poszedł! 135 i w drzewa. Dobra, mamy Ferrari chyba. Takie. Ciekawe, no ile na McLarena będziemy musieli mieć, nie? Jedziemy prosto do chaty. Powinien nam znowu spaść ze śmigłowca czy coś. Albo się po prostu pojawi w garażu, nie? Cyk. No i zobaczmy. Jest Ferrari. Jakie dziwne. See, it's got a little Ferrari badge and everything. Sorry. Serious racing machine. Nie da się nic otworzyć tutaj. Naciskam, żeby coś otworzyć, ale się nie da. Czy da się odczepić jakieś części? Ciężko? Nie, no chyba nie. Ej, można pokolorować. What? Zaraz zobaczymy. O, a co to? Champion. Ooh. Hey, Amy. Czekaj, zanim pojeździmy, to musimy sobie pomalować ten samochód jakoś. Zobaczymy, jaki ma tuning i tak dalej.
Dostał samochodzik z Lego wart 500 zł. Dobra. I teraz tak. Tuning. O, i tu już mamy coś więcej. Co? Patrzcie na to. Możemy pousuwać części. Mam nadzieję, że tu można coś zmienić. Niewiele nam to zmienia, nie? Jakby. Tak jakby usuwa część klocków po prostu. Oj, maskę możemy dać inną, zobaczcie. Jest bajerka. No dobra, trzeba ulepszyć furę. Zostawiamy napęd chyba na tył. Skrzynię biegów plastikową wymieniamy. A co? Możemy dać rajdowe zawieszenie, jakby ktoś chciał. Cyk. Tryb pierwszoosobowy z tych samochodów. Zaraz zobaczymy sobie w tym Ferrari, jak wygląda tryb pierwszoosobowy. Już ej, ha! Zobaczcie, Ferrari to klockowe, jest w klasie X już. Kosmos jakiś. Wiecie co, ja je robię z napędem na 4 koła. W końcu to są klocki Lego, nie? Cyk. Zrób Tour de Podlasie w DLC. Na tej mapie, tak? Czy można dać malowanie? Musimy to sprawdzić. Ciekawe, czy ktoś już w ogóle zrobił malowanie do tych samochodów. Patrzcie, co? Serio? Patrzcie, ile już malowań jest zrobionych. Co prawda są byle jakie, nie? Ale już ludzie robią. Proszę bardzo, jest malowanie do fury. Możemy mieć takie czarno-białe. Chyba Mini Coopera też można pomalować, nie? Jest! Czarno-białe Ferrari. Chyba każdy klocek z osobna można tutaj pomalować. Trochę takie Lego Technik. Tak, przypominam, że te samochody prowadzą się tak jak z realnego świata. Boże, co ja gadam, nie z realnego świata, tylko tak jak te normalne samochody, nie? W Forzie. Podobne są. Nie wiem, czy są lepsze, czy są gorsze. Będzie trzeba sprawdzić, nie? Legowe Ferrari kontra zwykłe Ferrari. No dobra. Ja sobie tutaj tylko szybko skrzynię zmienię. To jest Ferrari F40? Tak, raczej to, co z niego zostało, nie? Zrobione tutaj. Maksymalna prędkość 402 km na godzinę. Dobrze. Niech jeździ. Ma tę moc, nie?